Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie wraz z moim pomagierem, drugim Mikołajem, w materiale, który wy, jak pewnie zauważyliście już, jest dla was publikowany 24 grudnia. A jak wszyscy doskonale wiemy, 24 grudnia to ważny dzień, tak? Tak. Niczym go nie odłużyliśmy, moi kochani. On zrobił to z własnej woli. Pomóżmy dzieciakom. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wyjaśnić widzom, co tak naprawdę tutaj ma miejsce. Wyjaśnić widzom, co tutaj ma miejsce. No tak, rzeczywiście od tego zacznijmy. Przecież tytuł i miniatura to reakcja i samu, ale na luzie. Wszystko jest pod kontrolą. Reakcja i samo w tym materiale będzie, ale nie przeklikujcie, bo to nie jest żadna reklama, a wręcz przeciwnie. Są święta, jest Wigilia. Wszystkiego wam najlepszego. Zdrowia, przyjaciół, pieniędzy. Ale akurat nie o tym, nie w tej chwili. Jak święta, to i prezenty. W związku z tym, że my z Damianem z Criminals, to się tak dobraliśmy trochę jak głupi i głupszy, to stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś dobrego na święta. Jak w rekrytacji. A jest taki święty Mikołaj, który robi prace społeczne. I jak nie będzie ci się prezent podobał, to ci jak to teraz? A co ten pasek ma tak dynda? Żeście przesadzili z tym rekrytacją. Tu nie będzie widać, jak tak krytyczką. Święty Mikołaj druciarz. Druciarza nie zmieni nawet kostium świętego Mikołaja. Pasuje mi, czy no, powiem ci, że zapuściłbyś sobie włosy. No, nie wiem, co na to widzowie. Ja sobie już buty ubieram, muszę nadgonić. No i się sklinowałem. Ja nic nie widzę. Jak ludzie mogą brody nosić? Kto to panu tak obniżył tutaj, że tu but nie wchodzi? Aha, jak fifty. Aha. No i lala, poznaliście już historię wstępu do filmu. Teraz dalej i po kolei. Tak do Mikołaje jak my nie będą przecież gonić saniami bez dodatków. Szybki, profesjonalny montaż rogów, montaż nosa, pakuje się za kierę i palę tego sprzętu. Uwaga! Weź mi przymocuj róg. Jakieś dofinansowania na sanie były w tym roku, Mikołaj? No, Rudolf przybił krótkiego teścia. To ściga za podkuwą delikatnie. Długi? Nie, krótki. Kadr, w którym za kierownicą Rudolfa M3 siedzi Mikołaj i dosiada się do niego drugi Mikołaj, który wygląda, jakby go właśnie ten pierwszy odebrał z przepustki, z zakładu karnego, to jest istne złoto. Wyglądamy, jakbyśmy jechali j***nąć sklep, a nie pomóc dzieciom. Piękne to jest, chyba sobie to na intro wstawię. Czyli gorąco w tym jest, nie? To mega. Jeszcze ja mam brzuch duży. Co ty wiesz, k***a, o dużym brzuchu? Szczęśliwie dojechaliśmy. Rudolf stoi. Jakkolwiek niepoważnie wyglądamy na ten moment, to obiecuję, że mamy dobre zamiary. Wjechaliśmy do sklepu, ledwo otwarli. Przejmujemy wózki, mamy ważną misję. I teraz to już tak na serio. Są dzieci, dzieci w potrzebie. Potrzebne jest sporo kasy i chęci, a my mamy w sumie jedno i drugie. Mamy również jasne informacje od Domu Dziecka oraz od fundacji zajmującej się niepełnosprawnymi najmłodszymi, co potrzeba, czego brakuje. Są święta, święta to czas na słodycze, zabawę i ogólny luzik. Dzieciaki z drugiego domu nie mają rodziców, to Dom Dziecka. Rodziców im nie zastąpię, ale mogę wypełnić tyle wózków, ile ogarniemy, żeby w ogóle pchać. Zarówno słodyczami, zabawkami, ale i artykułami jak żele pod prysznic, pasty do zębów, czy nawet drukarki. Nie ma miękkiej gry. Naprawdę nie ma tu miękkiej gry. Do wózków leci wszystko z listy w kosmicznych ilościach. Kto za dzieciaka chodząc po sklepie nie chciał tak zrobić? Ja chciałem. Przy kasie, w tym stroju godzina, to boli bardziej niż paręnaście tysięcy, które właśnie wydałem.
No bo jakby patrząc na ten cel, to w sumie zasadniczo to w ogóle mnie to nie boli. Pani, która nas obsługiwała, jest zajawiona. Zdjęcia sobie normalnie z Mikołajem cyka, kasuje jak opełdana i naprawdę zeszło przy samej kasie godzina bez dosłownie 3 minut. Gdyby ktoś z was kiedyś zastanawiał się, jak długi jest paragon za zakupy, które przed sekundą widzieliście, to ja już odpowiadam. No, jest długi. Lecimy dalej. Halo, halo, lecimy dalej, bo jest info. Mikołaj dostał przeciekiem informację, że oprócz słodyczy, chipsów, środków czystości i tym podobnych, które już zakupiliśmy, przydałyby się również drukarki, które również już mamy, i przydałby się również jakiś laptop. W związku z tym wbijamy i kupujemy, no bo jak wiadomo, Mikołaj to jest k***a gość, nie? W nasze ręce wpadają więc kolejno nowy laptop, nowy duży tablet oraz duży monitor do kompa. Lista zakupów odhaczona z każdej strony. Wózków się narobiło tyle, że ochroniarz ze sklepu musiał nam pomóc to wypychać do Rudolfa. Cykamy więc zdjęcie pamiątkowe, a przy MC kręci się ziomel, co chciałby taką mieć, ale nie zagrał. Jedno wyklucza drugie, jak wiadomo, więc Mikołaj bierze na rozmowę wychowawczą takiego delikwenta. Ale grasz o tego CS-a? No właśnie myślę o tym, bo... Ale nie myśl, bo wiesz... się zastanawiałem. Wiesz, kiedy nie wygrasz? Jakbyś się zastanawiał, nie? Jak nie będziesz grał. O, po prostu. A wiesz, że jak zagrasz, to może wygrasz, nie? To jest święta, może się uda, nie? No, a wiesz, że jest pewne, że nie wygrasz, jak nie zagrasz, nie? Zagram. Powiem wam, że kupię ten pakiet, oglądałem na TikToku te filmiki, patrzyłem na tą swoją, myślałem, ale jak ją zobaczyłem, to się zakochałem. Muszę próbować. Dobrze, godzę. Dobra, jedziemy do placówki numer 1. Myślę, że to będzie dobre. Myślę, że ogólnie to jest dobre. Pomieszałem Harnolda. Co do f***a? Mikołaj teraz śpiewa. Leży na mola kanuła, skotam pomarykaną. Nie mijają 2 godzinki i meldujemy się w Nowym Sączu. Fundacja, która zajmuje się naprawdę ciężkim tematem, zresztą myślę, że tu raczej zbędna jest moja gadka. Zobaczcie to sami. Mikołaj, jakby to podsumować, to sporo w życiu widziałem, dużo by można o tym gadać, ale tu jakby dla mnie swego rodzaju nowość, no bo taka bezradność tych wielu przypadkach młodych ludzi, którzy czasem mają tak gigantyczny problem ze zdrowiem, że nie są w stanie jakby wziąć czekolady do własnych rąk. Do tego wszystkiego druga sala pełna dzieciaków na wózkach, naprawdę trzeba być twardym, żeby do tego przywyknąć. Gdyby YouTube był miejscem na mądrzejszy i bardziej moralizatorski content, to chyba teraz powinienem powiedzieć o tym, abyście naprawdę mimo częstych przeciwności, które może was dojeżdżają z różnych stron, szukali pozytywów, jeśli jesteście zdrowi. Ale no, to tak w sumie jednym zdaniem tylko chciałem, bo nie chcę też jakby w ten świąteczny czas nikogo z was przybijać. Wręcz przeciwnie. Młodzi, jak widzicie, naprawdę jest uśmiech na twarzy, może na tym się skupmy. O! Misja zawiedziona. Nie, myślę, że zawiedziony nikt nie był. Misja zakończona powodzeniem. I to jest moment, w którym ja się już rozbiorę z przebrania świętego Mikołaja. Ze względu na to, że jestem cały przepocony, jest mi niewygodnie, wszystko mnie gryzie. Nie wiem, jak można żyć z brodą. Natomiast przed nami teraz jakieś 200 km do drugiego miejsca. Nie traćmy jednak czasu, wręcz przeciwnie. Moment się ciemno zrobiło, zanim jeszcze dojechaliśmy. Za to w jakim stylu wjazd na ten parking i jakie informacje mam do przekazania. Gdyby cała MK i X3 wypchana prezentami była mało, no to tutaj. Dobra, wjazd był jak do siebie. Co prawda przebrania już nie mam, ale mamy tego oto przystojnego, no już nie kawalera. Witam bardzo serdecznie w ten piękny wieczór. I mamy tego oto wielkiego skur***a. Jest to ram, a na tym ramie, jak pewnie widać,
pasem holowniczym spięte są rzeczy. Spięte są rzeczy, które są równie potrzebne jak to, co my wieziemy w MC. Spięta jest, moi kochani, wielka kanapa, spięte są dywany i spięte są pufy, ze względu na to, że miejsce, do którego w tym momencie jedziemy, to miejsce, w którym dzieciaki siedzą na podłodze. A tak być nie będzie. Dlatego to wszystko zostało zakupione, wszystko to co w MC. No i co, bez zbędnego przyciągania mamy minutkę na miejsce. Wjeżdżamy na podjazd, a na start większe show niż same prezenty robi w sumie M3, a.k.a. Rudolf na krótkim teściu. Ale delikatnie, tak? Delikatnie. Najstarszy rodem. Jest. Dawaj pionę. Mieszkaniki! Fajna fura? Dosięgniesz do pedału? Tak. Tak? To czekaj, ja cię tam wsadzę. Nie dosięga jednak. Nie dosięgasz jednak. Gdzie jest? W Polsce? W sportowej furze jesteś. Chciałbyś taką jeździć? Tak, no to dobrze, no. Siadasz? Tak. No i byku, powiem ci, że ty tu pasujesz. Lewa noga na hamulec. Jeszcze nie dotykaj gazu, czekaj chwilę. No teraz, ale delikatnie. Piona. Ktoś jeszcze? No to dawaj, siadaj. Jest, pasuje ci? No. No to dobrze. No i od razu wiesz, który był gaz. Kolega ma ciężką nogę, ewidentnie. Uważałbym, jak zostanie kierowcą, nie? Tu się kolega w tajcu nie wierdol. Delikatnie sobie gazu dodaj, nie? Dodaj sobie. Ja muszę nagrać. Wszyscy muszą wiedzieć, że tu był gaz dodawany w MC. Delikatnie gazu dawaj. Nie, bo co? Dawaj, delikatnie. A co, popie, to będzie twój pierwszy raz, to jest rozkaz, nie pytanie. Dawaj, delikatnie. Nie, muszę się coś zrobić. Patrz, patrz. Na drugie auto. Zdajesz girę. Działa? Jaki to jest kotur, ja stąd wychodzę, zaraz mi się sieknie. Czy my właśnie wydaliśmy parę dziesiąt tysięcy złotych, nie wstawiając tego ani na tytuł, ani na miniaturę? Czy poświęciliśmy na to tylko parę minut filmu? Czy bez zbędnego p***olenia w kółko o tym, jacy to nie jesteśmy zajebiści, po prostu zrobiliśmy, zamiast gadać i gadać? Da się to zrobić, jak widać, bez siadania ze smutną melodyjką na łóżku w sypialni. Da się takie rzeczy robić też bez skakania jak małpa na ekranie, od lewej do prawej. Tak ma być, tak właśnie chciałbym, żeby to wyglądało na przyszłość. I amen. Koniec tego rozdziału w filmie, przechodzimy dalej. A mam dla was coś fajnego. Albowiem zaraz po paradowaniu jako Mikołaj po Polsce naszło nas, aby pojechać zrobić takie testy. No, testy M-ki. Takie badania weryfikujące dla nowego właściciela, prawda? Jak się to prowadzi, jak ta maszyna, ona wygląda na śniegu, jak ona na tym śniegu jeździ. No i muszę powiedzieć tak, ależ jest cios. No muszę powiedzieć tak, no kto z was to zgarnie, ten w lecie cieszy się kolorem tego auta, a w zimie tym, jak to wygląda na śniegu i jak na śniegu to się prowadzi. To co widzicie teraz na ekranie to jest naprawdę motoryzacyjny kocur. M3CS.pl. Jak ktoś jeszcze nie dał sobie szansy, no to jakby mocno zachęcam. Bierzesz dupeczkę na prawy, ładujesz takim kątem, no i już jest gościu koniec, nie? Nie musisz nawet nic mówić. W sytuacji, którą przed sekundą opisałem, rzeczywiście nie musisz już nic mówić, ale ja w tej sytuacji, w której jestem teraz, chciałbym wam coś powiedzieć. W filmie z budowy M3CS, w filmie, w którym pokazałem wam wszystko od samego początku do samego końca, to pod tym filmem i samu zostawił komentarz. On napisał, ale potwór, miał tam 4000 waszych lajków pod samym komentarzem. Ja zostawiłem wtedy informację, dawaj samu, przyjeżdżaj, mam dla ciebie niespodziankę i również pod moim komentarzem 3900 lajków, które jawnie i bez żadnych wątpliwości mówią, że wy, moi widzowie, chcecie zobaczyć, jak Isamu reaguje na to, co my tutaj specjalnie dla niego przywieźliśmy, właściwie przez całą Polskę, wyjeżdżając dziś z Krakowa o godzinie 6 rano. Normalnie 6 rano, nie? Jeszcze nawet słońce nie wstało, a tam jest wschód dopiero. Jest jo. Co trzymacie jak konia? W ogóle na niego wstałem, wyrwałem sobie włosy z nosa i zgoliłem wąsa, uczesałem się i nakremowałem pysk.
Ja się na randki tak nie szykuję. A do Buddy? Słuchaj, bo jestem w trakcie wyjaśnienia moim widzom. Oni chcieli zobaczyć, jak ty zareagujesz na tą furę. Zostawili 4 koła lajków pod tym, żebyś wbił i żebyśmy coś nagrali. W ogóle to ale ja wbiłem... chciał helikopter po mnie wysłać. Też prawda, ale to na kiedy indziej. Ale ja tak bardzo chciałem, żebyś ty zobaczył ten samochód i nagrać ten materiał, że przywożę go dla ciebie, bo masz pi*** z plecami, tak? Jest p***a z dziobem, ale przez ostatni tydzień było troszeczkę lepiej. To nie mogłeś przejechać, k***a, jak było troszeczkę lepiej. Ale już jechałeś. Ale jeszcze śmieszne jest to, że drugi raz Budda przyjeżdża i ja drugi raz, jak się kładłem spać, myślałem, Boże, żebym wstał na czas i nie spałem całą noc. Wiesz czemu? Bo mnie szanujesz. I nie chciałeś, się wystawić. Chyba tak jest. Ja pierdolę. Taka legenda internetu, kurwa. Punkt 13, telefon odpalony. Tak, to prawda. Punkt 13, jeden telefon od Buddy, za 10 minut jestem. Słuchaj, szefo, pytałeś czemu go wiozę w środku? Czemu jak konia? No dlatego, że... Nie chcę się otworzyć. No bo musi być czysty, nie? No to ma dupę teraz, taką jakby z 6 przysiadów zrobiła, ci powiem, nie? Taka jest lekko fitnessiara teraz. Wtedy była taka lekko zalana, ale teraz... Ty p***a, 6 przysiadów? 6 przysiadów to ona zrobiła chłopie k***a na rozgrzewę. Później było 666 przysiadów, a na sam koniec p***nęła 856 przysiadów końskich. Słuchaj kolegę, wyjeżdżamy, co? Wyjedźcie tym czołgiem. Patrz, to się w ogóle z boku otwiera jak food truck. Nie może ktoś w środku mi spyta gigabułę. O Jezus! O Jezus! Na filmie to tak nie wygląda. Dlatego chciałem, żebyś to zobaczył na żywo. Coś ty tu za potwora zamontował. Powiem tak, ja wiedziałem, że to ci się spodoba na filmie, nie? Ja wiedziałem, że będzie wszystko okej. Ale tak chciałem, żebyś ty to zobaczył, bo wiedziałem, że to po prostu na żywo dopiero zrobi robotę. To dalej nie jest wszystko, nie? Takiera. Przecież to wygląda jak jakiś Need for Speedzie, stary. Ciebie już do końca porąbało, nie? Czemu tu jeszcze? Przeróbek jest nie koniec, wiesz? Jak to oddycha, stary. Pełną przeponą. To jest chore. Stary, to tak dobrze wygląda. Tak jak ja miałem respekt przed tym autem, to teraz będę miał respekt przed tym autem nawet na siedzeniu pasażera. Ale ty prowadzisz, ty. Najsłabsza mapa, praktycznie nie ma doładowania. Wiesz, ile nam wczoraj wyszło spalanie na najsłabszej? Bo ścięliśmy doładowanie do zera praktycznie. 10 literków. To idzie tu mieści normalnie nawet. To. 10 litrów, chłopie, normalnie to co widzicie teraz na ekranie. Trasa 180 km i to mieszana. Miasto, wiochy i autostrada, normalnie 10 literka. A na najmocniejszej mapie 856 koni robisz 100-200 poniżej 5 sekund. Chyba otwarła klapę, co? Ej. Ile to teraz ma koni? 900? Prawie 900. Gdzie on to k***a zmieścił? Coś ty z tym autem zrobił. Młodzi na głowę dostają. Od tygodnia o jednym i tym samym rozmawiają. Ale dobrze? Jezus Maria, coś ty zrobił. Zobacz, jaką to ma ojciec w dupę szeroką teraz przez te koło. Chłopie, ja tylko słyszę, majster, mogliśmy to zrobić, mogliśmy tamto, mówię. Ale gdzie, przestań, ale... tego by nie zrobili. A, wiesz dlaczego by nie zrobili? Bo ja bym musiał za to zapłacić, a wolę, żeby zapłacić za to Budda. Średnio około godziny spędzamy na rozmawianiu i oglądaniu filmów. Pokazują mi, ja mówię, co ty, co mi to pokazujesz? Majster, no oni są tacy, no mówię, no dobra, no. A pan ma nawet czapkę M. No mam, dostałem kiedyś. Pan se klepnie. Ale ona jest niższa, prezesie. To. Ona jest wszystko, tata. To nie jest ten sam samochód, co tu stał na podwórku. To jest już taki Buddha style. No, a tu coś mnie tu zamontował. Jest dużo tego, co było. Kochałem ten samochód. Ona była grzeczna, ja o nią dbałem. Ja taki strach miałem cokolwiek nią zrobić. A teraz to nie wiem, czy bym się nie bał jechać. Pan odpali. Kierownica zacznie do pana gadać. Co ty do mnie rozmawiasz? Ej, ale ja mam dreszczyk. Niech zagada trochę. Czekaj. A wiesz co ci powiem? Pięknie wchodzi od zera. No kurka wodna.
ten przód, taka bandytka się zrobi. Ona była penera, no, teraz jest pani no. bandytka. Ona teraz, jak ją widzisz w lusterku, jak jedziesz, to, się boisz. To już ten lewy pas uznaje, że to nie jest najlepsza opcja, nie? Lepiej zjechać na prawy, niech ona sobie jedzie tym lewym, bo ja tam czy wiesz, będę pałętał. Wiesz, kochany, ile, za ile oni już jakieś losy kupili czy coś? Każdy z nich PKB przeznaczył pół wypłaty na losy. Wyobraź sobie, że nie robiłem zdjęć, no bo będziesz swoje auto robił, pojechało. Zawsze sobie robiłem zdjęcia auta, nawet filmiki sobie nagrywałem, takie osobiste do siebie. A z tym nie zrobiłem nic. Teraz co pan zrobi, tylko trochę inne auto już jest. To już nie jest, na, to już w ogóle to jest Buddha style. Auto to jest Buddha style. Dobra, p***le, to jadę. Dobra, jedziemy na stację i jedziemy się garnąć. Te fotele grube jak parowa Boxdela, naprawdę, żeś tu doinwestował. K***wa, oczywiście, że tak. No inwestowałeś, puchu. Ej, naprawdę to jest tak... na zagłówka. Olujo ty, limited edition. A co jest u góry? No widziałem właśnie, musiałem sobie dotknąć teraz. To jest popierdolone, 9,9 newta. Buta style. Ty, ale przy 38 na godzinę tak pierdzi? Można zmniejszać i zwiększać z aplikacji. Zupełnie inaczej brzmi niż jak było na świętej ziemi, nie? No pozmieniało się. Ten dźwięk tych turbin, stary, jak to wchodzi. Gościu chciał sprzedać tego Opla, widziałeś? Już tak tabliczki z boku, sold, żeby mieć na losy. Od razu było sold. Przecież tu paliwo jeszcze jest stare 51 km. Wiesz co tu można robić? 3 razy gazu dodać, chyba jedną prostą. Patrz, patrz. Patrz na ziomkę. Seba, to jest Seba od nas. Nie poznałem cię po... Czy to jest ten potwór? Witam serdecznie, cześć Seba. 900 koni. Jestem Kamil, wiesz, no ale kurwa, no trudno. No. Mogę być potwór. Ej, no to jest ten potwór. Budda, na niej mówią. No. Jest... No to ma 900 koni. Co z nim? Ja się muszę tym przejechać. Jego kuzyn miał fajny dylemat, że kiedyś... Jak to płynie? Kupowali Bentleya. No i jeden się uparł, że chce kremowy, drugi się uparł, że chce granatowy, nie? To kupili dwa. Bo nie ma... I po dylemacie. Ja nie wierzyłem, podjechał granatowy. Polska w ruinie. Polska w ruinie. Przy nie ma za co żyć. Jak to oddycha, że Lord Vader. Jakby ast miał trochę tak. Tankujemy i ty jedziesz. No tak. Z postem zrobione, muszę uścisnąć on. Tak? A kremowy czy szary Bentley? A jaki kolor potrzebujesz? Może inny? Rocket fuel! Taka pompa, że plecy nawet nie bolą. Nie no, bolą. Ale jak weźmiesz 3 bupromy i jeden ketonal, to nic cię nie boli przez 2 godziny. Mordo. Czekaj, muszę się przybliżyć. Siedzę na prawym fotelu z tobą, nie? Nigdy z tobą nie jechałem. Wiedz, że ja na prawym fotelu jestem dość bojaźliwym gościem. Będę ostrożny. No kurwa. A odpowiadasz przed tymi ludźmi. Spokojnie, muszę ją najpierw zobaczyć, jaka ona jest. No, bo to już cieszę nie jest się, moje. Że podzielamy tą opinię. To nie jest już mój samochód, także średnio sam mu ufam. Czekaj, mam wszystko wyłączone? Po Bożemu? Tak, masz wyłączoną kontrolę trakcji na zero. Tak. Może chcesz ją włączyć jednak? Nie, po co? Na sport, bo nie lubię na sport plus. Ja najpierw sobie zrobię rundkę, żeby zobaczyć, jaka ona jest. Fajnie. W ogóle ją znowu jechać. Czeku, tu mi się zamrygało i się przestraszyłem, we psy. Patrzę do tego, co jest? Na gazu się podałem. Co ty się a***ało? Kierownica ci wiapę dała, no? No mówię, przestraszyłem się, bo czerwono, niebiesko. Ja tak, i co jest? Mówię, fajnie. Tylko sobie sprawdzić, czy się zabijałem po sekundzie, czy po 15 sekundach. Dla ciebie to zrobię. Co robisz? Żebyś się nie bał. A, trakcję włączyłeś? Tak, żebyś się nie bał, tak mocno. Tak szczerze nie powiem, nie ma różnicy, czy jest trakcja, czy nie, nie? Dobra, jest git, zapierdala, nie? Jest git, zapierdala, możemy ten, nie? Już? No, jest spoko, nie? Boję, tu są te dziury. Czy pamiętasz tą dziurę taką tu? Mhm. Tą pamiętasz? No. Bo ja mam dobrą pamięć do dziury. I już nic nie bolało. Mówię, dobrze, BMK, nic się nie było. A tu też była dziura, pamiętasz? I tu jest ta właśnie, co jej nie lubisz, tej. Pa. I zniknęliśmy i wyjechaliśmy znowu w środzie. A chwilę to mówiliśmy w Japonii. Tam się sarny chowają przed myśliwymi w tej dziurze. Ja też spadę do takie głupoty, że sam czasami mówię, Boże. A ty w ogóle po co tu przyjechałeś? Do mnie i gdzie? Tylko. Jesteś porąbany. No, ale miałem po ciebie wysłać śmigłowiec, to było bardziej Jakbyś wysłał śmigłowiec po mnie, tak jak mówiłeś, i on by przyleciał, to ale byłby... Ja tego nie zrobiłem tylko ze względu na twoje plecy.
Bo musiałbyś dolecieć do Krakowa, byłoby ci ciasno, bolałyby cię plery. W Krakowie byśmy nagrywali i później z Krakowa musielibyśmy lecieć na drugą część odcinka znowu półtorej godziny. Tylko dlatego tego nie zrobiłem. Ja czemu zawsze ktoś przed nami jedzie? Zawsze ktoś... Jedzie przed nami. Nie może za nami? Człowiek by chciał coś zobaczyć tu na przykład, bo to jest taka prosta, że tu zawsze sobie lubię przed domkiem. To Citroen Jumper człowieku sobie jumpnął przed nas i se Citroenim tak 12 na godzinę. Jeszcze tu se powinien zwolnić. No i dobrze, nie chcę tak zwalniać. Co ty pierdolisz? Patrz jaki tu jest znak, gdzie myśmy wjechali. Zakaz driftu. Co jest kurwa tu u was? Ej, znak zakaz driftu? Pierwszy raz widzę coś takiego. Seba, masz przestać bokiem jeździć po mieście, bo nie możemy filmu nagrać. Ale jesteś gotowy, ja? To jest mój pierwszy włączek nim teraz. Dasz radę. Ja wysiądę, nie? A jak nie dam rady, to będę mógł powtórzyć? Jak nie dasz rady, no to będzie wstyd. Co z tego będzie? Nie wiem. Czy się boję? Boję. Pierwszy drift, Buddha Style BM.com, teraz. Ej, wyglądało to profesjonalnie dość. Dziwnie bierze, stary. Nie mogę się przyczepić, ona trzeba łapać. Jak to wygląda, jak teraz. Nie tak blisko drzew! Ty miałeś bączka zakręcia, nie się k***wa przekładać na wyjazd drogi. Ja staję w waszej sprawie, nie? Że ci ludzie nie chcą bitego. Ale bączki są durne, ślizganie jest fajne. No to zrób tak, żeby było dobrze, nie? No spalę kapkę. Ja jej utrzymać nie umiem. Ty byś musiał na smyczy trzymać. Zmień bieg może na drugi. No nie, bo ja na automacie. No dają na dwóje i wal z dwój, nie? I mniej gazu, nie musisz na Możesz ją tak muskać, wiesz, tak tańczcie. Nie umiem zrobić bączka, bo tak, za lekko to mi się ślizga, za mocno to się obróci jak taka jedna. Nie, muszę spróbować. To musisz robić Buddha Style. Obecną, to jeszcze się zastanawiam, czy nie w***ać nóg na deskę rozdzielczą, się nimi nie zaprzeć. No i dawaj. No było malutko gazu, co? Co ty zrobiłeś z tym samochodem? Knombr na bestia. Na początku mocno, ale ona zaczęła, wiesz, mojtać, mówię tak, nie wierzę jej. Nie wierzę! Nie ufam ci, kurwa. Jest petarda, co? Ale patrz, i wracamy sobie na normalną mapkę i możemy tu jechać do sklepu, nie? No ale ja nie wiem, czy ktoś jak na tą mapkę przejdzie, będzie chciał wracać na normalną, bo po co? No niby tak. Dobra, wiesz skąd wiedziałem, ile wciskasz gazu? Skąd? No bo na kierownicy pokazuje procent użycia pedału gazu. Aha! Cygale! Słuchaj, mordo, przyjechaliśmy do ciebie przez całą Polskę. 7 godzin jechali. No bo możemy jechać z naczepą tylko 80 na godzinę, więc byłaby ja zasnąłem 4 razy, ale nie o tym. Żebyś zobaczył, żebyś tam posprawdzał co i jak, żebyś porównał to z tym, co powiedziałem na filmie i żebyś jednym zdaniem podsumował te swoje odczucia z teraz, nie? Jednym zdaniem. Przemyśl sobie, my to wytniemy, tą przerwę. A few moments later. To auto jest zajebiste. Podoba ci się? Szczerze? Najlepsze jakie to robię. I no i to chciałem usłyszeć. Będziesz miał teraz klątwę BMW, bo tego się... Nie wiem co musisz zrobić, żeby to przeskoczyć. Ja już mam plan.
No, mam plan. To fakt. Jaki? Klasycznie. Sprytny. Ale nie o tym. Są święta. Zaczęliśmy świątecznie, jako Mikołaje. Co prawda wyglądaliśmy jakbyśmy szli napad rabunkowy na sklep, ale może teraz jakoś tak odrobimy trochę ten świąteczny klimat. Weźmy Skyline'a, Japonia. Weźmy Lambo, Włochy. Weźmy CSA, Niemcy. Wrzućmy choinki na dachy. Znaczy no prawie na dachy, bo w Lambo na dach się nie dało i siadło do spoilera. A właściwie to siadła, bo jak pewnie już widzicie, chodzi o choinki. Jak choinka, to przecież musi być ubrana. Nie inaczej jest w tym przypadku. Neon spod Skaja, a na nim ubrana pod kolor choinka, to jest mój mokry sen z dzieciństwa. Ostatnio ku uciesze ludzi na mieście woziliśmy starą Suprę za amerykańskim pick-upem. Dziś trzema samochodami jedziemy przez miasto z ubranymi choinkami na górze. Jest zajawa. I mam dla was również deser, bez cięcia teraz. Absolutny kocur, no Ameryka. Kierowca? Jakiś świr oczywiście, nieznany. Wjeżdża MK, szeroka droga, choinka na dachu, smaży kapcia. Normalnie, bezlitośnie go smaży. Zadymiona ulica, efekt jak mgła, wyłania się świecący skyline. Przejeżdża do przodu, robiąc miejsce wyjeżdżającemu na deser STO z choinką przyjebaną w poprzek na spoilerze. Ale to jest cios! Piękna sytuacja. Fajnie, że takie akcje ludzie na ulicy odbierają z uśmiechem, kciukami do góry i pozytywnym nastawieniem. Cieszymy się, że mogliśmy umilić przedświąteczny dzień i serdecznie pozdrawiamy. Ja z tego miejsca zapraszam was na m3cs.pl. Dzisiaj Wigilia, ostatni dzień opcji zamówienia pakietu w wersji świątecznej. On przychodzi od kopa, w sekundę macie go na mailu, więc nawet jeśli chcecie dorzucić do prezentu jeszcze dziś, to wystarczy, że go wydrukujecie, złożycie i wsadzicie w kopertę i macie prezent gotowy. Jeśli chcesz w przyszłym roku zarzucić choinkę na dach Emki i w takim stylu wwieźć ją do siebie na chatę, no to innej drogi niż przez m3cs.pl raczej no nie ma. Szanse są dużo większe niż może się wam wydawać, ale bo to jest informacja taka poufna tylko dla tych, którzy oglądają te materiały do samego końca. Do tego wszystkiego przypominam, że wygrywa aż 11 osób ze względu na to, że mamy aż 10 nagród dodatkowych. Życzę wam wesołych świąt. Spędźcie je z rodzinką, a może spędźcie je z ziomkami, jak uważacie. A my widzimy się już za tydzień. W sobotę o 14.00, 31 grudnia, niezmiennie, mimo że dziś 24 grudnia i Wigilia, widzimy się także dzień przed Sylwestrem. Bo nie ma miękkiej gry i film u arcybiskupa musi być co sobotę o 14.00. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego, no i odmeldowuję Piona.